I dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na moim kanale Fotowolty. Drodzy państwo, kanał nie tylko dotyczy instalacji fotowoltaicznych, ale i również wszelkiego typu instalacji ogrzewania i darmowej energii. Drodzy państwo, witam was serdecznie. Dzisiaj troszkę informacji na temat mojego sposobu ogrzewania domu, gdyż dostaję bardzo dużo właśnie od was zapytań, dużo komentarzy do poprzednich filmików, jak to wszystko działa, i parę informacji chciałbym się tutaj z wami podzielić informacjami na temat użytkowania, eksploatacji właśnie tego sposobu ogrzewania. Więc drodzy państwo, jeżeli jesteście subskrybentami mojego kanału Fotowolty, to na pewno widzieliście filmik właśnie z podłączenia tej pompy, z pierwszych relacji, z pierwszych testów pompy. W skrócie wam jeszcze objaśnię, przypomnę szczegóły. Pompa ciepła stosowana do grzania ciepłej wody użytkowej Kromler. To jest model 3,6 kW, 3,6 kW mocy grzewczej, pobiera około 700-800 W. Jest ona podłączona do bufora 300 litrów. Bufor ma 300 litrów i za pomocą pompy obiegowej przepływa sobie woda między buforem a pompą i w pompie oczywiście jest podgrzewana. Tak, i mamy bufor 300 litrów. Pompa ogrzewa obecnie około 50 metrów kwadratowych powierzchni grzewczej podłogówki, 50 metrów kwadratowych ogrzewania podłogowego, oraz pracują trzy grzejniki. Jeden w sypialni, duży grzejnik, tam jest ponad metr długości, drugi grzejnik chyba 60 cm i trzeci grzejnik jest w łazience. Trzy grzejniki i 50 metrów kwadratowych podłogówki. Jedna podłogówka to jest kuchnia, później jest wiatrołap i łazienka, tam jest taki korytarzyk jeszcze, no i na górze korytarz i druga łazienka. Drodzy państwo, około 50 metrów kwadratowych podłogówki i trzy grzejniki. Oczywiście pompa wymaga zasilania powietrza, czyli pobiera sobie powietrze z otoczenia, czyli z pomieszczenia w piwnicy, w którym się znajdujemy. Tutaj jest obecnie około 18-19 stopni. Jeszcze temperatura niżej nie spadła. Myślę, nawet może być nawet i około 20 stopni, bo jest ciepło. A tym drugim krótcem tutaj powietrze zimne jest wypuszczane, obecnie wypuszczam przez wywiew na zewnątrz budynku, czyli tutaj w pomieszczeniu nam tutaj nic nie zostaje. Pompa jest ustawiona obecnie na 35 stopni i gdy temperatura spadnie do 30, oczywiście tutaj chodzi o to, że spadnie o 5 stopni, to pompa się załącza i podgrzewa ten bufor 300 litrów o 5 stopni. Pompka podłogowa pracuje, wszystkie pompki obiegowe zasilające podłogówkę i grzejniki działają cały czas, bez przerwy, bez wyłączenia obiegu, pracują cały czas. Natomiast przez dzień zazwyczaj koło godziny 10, 9 zmieniam temperaturę zazwyczaj na 33 stopnie lub 34, także przez dzień, żeby nie chodziła ten, a po południu załączam ją na 35 stopni, żeby troszeczkę podgrzać temperaturę. Temperatura, o widzicie, już skoczyła na 31 stopni. Ona sobie popracuje godzinkę, dwie, w zależności od potrzeb, jak jest wychłodzony dom. Podgrzeje sobie o 5 stopni, wyłącza się na mniej więcej 2-3 godziny, bo mamy ciepłą wodę w buforze. Ona się załącza, tak jak mówię, dwie godzinki pracuje, czasem 2,5, w zależności od tych parametrów w domu, jaka jest temperatura. Jeżeli jest słonecznie, no to dzisiaj tak przez południe było słoneczko, zmieniłem ją na 34, pracowała chyba od 9 do 15, pracowała chyba godzinkę, góra dwie, a zazwyczaj pracuje dwie godzinki i 3 godzinki ma przerwy, bo mamy ciepłą wodę w buforze. No ale przechodząc do podsumowania, jak to się sprawdza. Tutaj wam pokażę mniej więcej zrzut
sobie wydrukowałem zrzut, jak to wygląda. Oktober, czyli październik, wyszedł nam 184 kWh. 184 kWh, z czego myślę, że około 30-40 kWh pociągłem z off-gridu, a może nawet 50, nie wiem, bo nie liczę to, jak jest ładny słoneczny dzień, to przez południe na te 3-4 godziny puszczam pompę z off-gridu, z paneli słonecznych. Czyli myślę, że do 50 kWh z tej sumy 184 to jest właśnie energia z off-gridu, ale liczę całą energię, która pompa pobrała. Jeżeli sobie popatrzymy na wykres dniowy, mniej więcej tam w październiku, tutaj gdzie są wykresy niższe, no to prawdopodobnie była ciepła pogoda na zewnątrz, słonecznie było, dlatego ta pompa chodziła krócej. Ale suma summarum, mieścimy się między 7 a 10 kWh dziennie, na dobę. Między 7 a 10, czasami tam było, raz było chyba 10,5 albo 11 w któryś dzień, ale to pewnie już było po koło 0, 5 stopni na zewnątrz pewnie, i dlatego wyszło koło 10-11 kWh. Temperatura, tak mówię, jest cały czas ustawiona jednakowo, wszystkie pompki obiegowe działają cały czas i tak jak widzicie, październik wyszedł 184 kWh. Jeżeli tam widzicie miesiące poprzednie, to są te dane, dlatego tam mamy wrzesień 38, czyli było bardzo mało ogrzane we wrześniu, sierpień 32. To są dane z tego powodu, że czasami za pomocą pompy ciepłej robiłem testy i po prostu grzałem sobie wodę w bojlerze za pomocą tej pompy, bo mam taką możliwość, bo mam drugą pompkę, drugi obiekt, tak tu widzicie, do bojlera, a tu te grzałeczki, które żeście widzieli wcześniej do off-gridu. Czyli podsumowując, 50 metrów kwadratowych podłogówki, 3 grzejniki, tak to by to wyglądało, że pompa do ciepłej wody użytkowej może to ogrzać i zużycie średnie między 8 a 10 kWh dziennie. Temperatura na zewnątrz myślę, że nie spadła w nocy poniżej 5 stopni, a przez dzień się utrzymuje około 10 stopni w październiku, czasem 15. Były też dni, że było cieplej, ale były też noce, że rano był przymrozek. Tak to by się mniej więcej klarowało. I teraz najważniejsze, temperatura w domu nie spada poniżej 23 stopni. Temperatura w domu nie spada poniżej 23 stopni, bo gdyby spadła, to od razu by wszyscy byli źli i oczywiście byłoby darcie w domu, gdyby było zimniej. Natomiast należy uwzględnić to, że kilka dni w miesiącu w październiku było takich, że lało i musiałem grzać w bojlerze wodę za pomocą kotła węglowego. Dlatego parę dni tam może być ujęte z niższym parametrem zużycia, z tego względu, że podgrzewałem wodę tam kilka godzin dziennie za pomocą kotła i wtedy jednocześnie też dogrzewałem bufor, bo mam też taką możliwość, żeby z kotła CO węglowego dogrzać nasz bufor. Dlatego wtedy zużycie z pompy było niższe, bo wykorzystałem do tego piec węglowy. Z tego względu, że przyjąłem sobie taki warunek, że jeżeli wody ciepłej użytkowej nie nagrzeje z paneli z off-gridu, jeżeli jest pogoda już taka marna i nie ma szans nagrzać tej wody w bojlerze, no to wtedy, żeby nie przekroczyć tego zużycia bardzo dużego dziennego, bo wtedy by potrzebowało około 15 kWh, żeby zagrzać to i to, wtedy przepalam sobie w piecu na 2-3 godzinki, grzeję cały bufor, wygrzewam instalację porządnie i
bufor od pompy ciepła też go dogrzewam. Wtedy wiadomo, pompa się dopiero załączy gdzieś. Jak nagrzeję sobie z wieczora, to dopiero pompa się załączy rano. Mniej więcej tak by to wyglądało. Koszt zakupu pompy, przypomnę, jeżeli nie widzieliście, to jest pompa kupiona nowa, która przestała tam 2-3 lata, która nigdy nie była podłączona, za kwotę 2,5 tysiąca zł. Świetnie się sprawdza w takie dni, właśnie w okresach przejściowych. W okresach przejściowych wrzesień, październik. Myślę, że w listopadzie też ona będzie pracować, bo jeżeli temperatura nie spada poniżej zera i utrzymuje się na zewnątrz, tak w okolicy 5 stopni, ona sobie daje radę. Daje sobie radę, a w domu utrzymywana jest temperatura około 23 stopni. I myślę, że to jest dla każdego użytkownika, domownika wystarczająca temperatura, żeby czuć się komfortowo. Ona, pompa stoi w piwnicy, praktycznie jej nie słychać. Musiałaby być kompletna cisza, żeby w ogóle coś usłyszeć na parterze, że ona pracuje. Jedyna sprawa, którą muszę jeszcze tutaj zmodernizować, to skropliny, które na razie odprowadzam do wiaderka. Muszę tutaj jeszcze podciągnąć wąż i wpuścić ją do kratki odpływowej. No jeszcze te kabelki gdzieś tam jeszcze pochować. Tu możecie jeszcze zobaczyć, że... A jeszcze odnośnie tej pompki właśnie, bo początkowo zużycie było zakurzone. Zużycie było większe. Pompa musiała pracować gdzieś godzinę dłużej na cykl. Z tego powodu, że sam nie wiedziałem, że pompka powinna być na wyższym biegu. Tak, żeby przepływ tej wody grzewczej z pompy do buforu był szybszy. I dzięki temu zrobiłem właśnie taką próbę z ciekawości i się okazało, że pompa jest w stanie nagrzać godzinę szybciej. Praktycznie godzinę zaoszczędzam na cyklu. Ona czasami potrzebowała 2-3 godziny, a teraz nawet czasem się zamknie w godzinie, w półtorej, że podgrzeje nam ten bufor o te 5 stopni wyżej. Jeszcze chcę sobie zrobić taką modernizację tutaj, bo tu jest czujnik ciepłej wody do załączania pomp obiegowych. Jeżeli by tu spadła temperatura, to jest gdzieś w 2/3 wysokości buforu. Jeżeli by tu spadła temperatura poniżej 30 stopni, 29 dokładnie, to się wyłącza cała instalacja, wszystkie pompki się wyłączają i po prostu koniec ogrzewania. A tutaj jest czujnik temperatury do pompy i tutaj pompa właśnie wyczuwa, jeżeli spadnie ta temperatura o 5 stopni, to załącza się. Chcę ten termometr przenieść z 15 cm niżej, tak żeby ona wcześniej się załączyła, a krócej pracowała. Myślę, że tam te pół godzinki, godzinkę krócej będzie pracować jeszcze, jak zmienię ten czujnik niżej. A dlaczego? Dlatego, że pompa w pierwszej fazie ona pobiera niecałe 700 W. W pierwszej pół godzinie niecałe 700 W. Później po pół godzinie jest 700 coś. Po godzinie jest 750. A po dwóch godzinach już idzie ponad 800 W. Wiem, że to nie jest jakaś ilość, ale jeżeli ona będzie się załączać na przykład co 2 godzinki na godzinkę, no to myślę, że jeszcze to jest bardziej zoptymalizowane. To właśnie jest kwestia optymalizacji duża, bo trzeba sobie dograć kilka parametrów. Czas grzania, temperatura, jaka nam jest potrzebna do zagrzania domu, no i temperatura w domu. Tak, żeby zsynchronizować wszystkie te parametry, tak zoptymalizować proces grzania, żeby było ciepło w domu, a pompa jak najkrócej nam pracowała, żeby zużycie oczywiście zmalało jak najbardziej. Gdyby jeszcze ta pompa stała na tym buforze dużym i ten obwód był krótszy od pompy do buforu, to skuteczność grzania by na pewno jeszcze była wyższa. Jeżeli macie małe domy i chcecie sobie z takiej pompy zrobić ogrzewanie w lato, klimatyzację, bo jest to możliwe, klimatyzację i jednocześnie taką ala rekuperację, to myślę, że to jest super pomysł.
do tego, aby wykorzystać ciepłe powietrze, które macie w domu, zużyte, ciepłe, zużyte powietrze, które macie w domu, które nie chcecie wypuszczać w kominem, tylko złapać to powietrze, wpuścić do pompy i przetworzyć je na ciepłą wodę, która jest wpuszczana. O, widzicie już, ile to trwało? 10 minut i kolejny stopień poszedł w górę. I wykorzystać to ciepłe powietrze, które jest w domu, bo ta pompa zasysa to ciepłe powietrze i przetwarza je na ciepłą wodę. Także myślę, że tutaj rekuperacja z wentylacją i ogrzewaniem domu, można to wszystko w jedno połączyć i sobie po prostu grzać domek, nieduży domek, myślę tak z 80 metrów, to bez problemu by to pociągło. No a latem sobie odwrócić krótce, zrobić sobie klimatyzację w domu i dzięki tej pompie wtedy grzać ciepłą wodę użytkową do mycia. Także sposobów tu jest multum. Będę taką pompę montował gdzieś za pół roku w takim budynku magazynowo-gospodarczym, gdzie właśnie tam będę chciał wykorzystać to ten sposób grzania. Także gdzieś za pół roku, może rok, będą kolejne relacje z innego budynku całkiem, gdzie właśnie wykorzystam tą pompę jako klimatyzator, jako rekuperację i do ogrzewania podłogowego. Także ona tutaj spełnia wiele funkcji. Mam nadzieję, że jeszcze pożyje trochę, bo w zasadzie to z założenia wychodzę na to, że ona będzie tylko pracować w okresie przejściowym, czyli wrzesień, październik, część listopada pewnie, ale to wszystko zależne jest od pogody na zewnątrz. No i marzec, kwiecień, maj. Pamiętacie w ubiegłym roku, że maj praktycznie cały miesiąc musiał być grzany, bo była okropna pogoda. Tam było na wykresie, że w maju zużyła 200 kWh. Tam gdzieś myślę, że do takiego ogrzewania trzeba liczyć te 200-250 kWh miesięcznie na grzenie wody tylko tym sposobem. Jeżeli macie jakieś pytania, będzie w opisie udostępniony link do naszego forum, w którym możecie zadawać pytania odnośnie tego sposobu grzania, a ja na wszystko będę odpowiadał. Jeżeli będziecie mieli pytania, jak to podłączyć, jak uruchomić, jak poustawiać, zapraszam do linku w opisie. Tam będę do waszej dyspozycji, gdzie będziemy sobie odpowiadać. Ja będę odpowiadał, będziecie zadawać pytania, jak to podłączyć, jak uruchomić i czy po prostu to się spisze w waszych domach. Serdecznie zapraszam do usłyszenia, oczywiście do subskrypcji i pozdrawiam, cześć!